Witamy w firmie Technomaszbut. W tym filmie prezentujemy Państwu rozdrabniacz Alligator 18 do prostokątnych kostek i balotów. Jest to uniwersalne i profesjonalne urządzenie przeznaczone do mielenia słomy, siana, łodyg kukurydzy, łodyg słonecznika, winorośli i innych rodzajów biomasy agro o wilgotności maksymalnie do 60%. Rozdrabniacz Alligator 18 jest zasilany trójfazowym silnikiem elektrycznym o mocy 45 kW plus dodatkowym silnikiem do obracania obudowy na 2,2 kW. Prędkość obrotowa wirnika tnącego wynosi 2000 obrotów na minutę. Te parametry pozwalają uzyskać wydajność dla słomy i siana o wilgotności 25% na poziomie do 1500 kg na godzinę. Łatwy w obsłudze system sterowania chroni przed przeciążeniami i zapewnia optymalne zużycie energii. Zalecamy podłączyć rozdrabniacz do cyklonu celem separacji rozdrobnionego materiału od pyłu i kurzu. Głowica tnąca jest wyposażona w sito i ruchomy wirnik tnący, na którym można zainstalować do 42 noży. Średnia długość mielonego surowca wynosi od 1 do 5 cm w zależności od zamontowanego sita i jest optymalna do karmienia bydła. Alligator 18 bardzo dobrze współpracuje z transporterem podawczym, na którym można położyć do 3 balotów, które są wprowadzane do bębna rozdrabniacza. Taki sposób podawania surowca zwiększa wydajność rozdrabniacza i oszczędza czas, ponieważ nie ma konieczności zatrzymywania maszyny. Ze względu na swoją niezawodność, rozdrabniacz Alligator 18 znajduje zastosowanie nie tylko w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, ale również w zakładach produkujących ekologiczny brykiet i pelet opałowy z biomasy agro. Więcej informacji pozyskasz u naszego doradcy pod numerem infolinii podanym w opisie.